Chciałbym kontynuować prezentację na temat trójkątów o kątach 45-45-90 stopni. W ostatniej prezentacji dowiedzieliśmy się, że każdy bok trójkąta o kątach 45-45-90 stopni, który nie jest przeciwprostokątną, równa się pierwiastek z 2 przez 2 razy przeciwprostokątna. Rozwiążmy jeszcze kilka zadań. Gdybym powiedział wam, że przeciwprostokątna tego trójkąta, to jest kąt 45, jeszcze raz. Te właściwości mają tylko trójkąty o kątach 45, 45, 90 stopni. A więc, jeśli zaznaczę tylko ten kąt jako 45 stopni, to wiecie, że ten drugi też musi mieć 45 stopni. Jeśli powiem Wam, że przeciwprostokątna ma długość 10, wiemy, że to jest przeciwprostokątna, ponieważ jest naprzeciwko kąta prostego. I gdybym zapytał Was, jaką długość ma ten bok bok x. Wiemy, że ten bok równa się pierwiastek z 2 przez 2 razy przeciwprostokątna, a więc pierwiastek z 2 przez 2 razy 10, lub x równa się 10. Nie, x równa się 5 pierwiastek z 2, tak? 10 podzielone na 2, zatem x równa się 5 pierwiastek z 2. Wiemy, że ten bok i ten bok są równe. Wiemy, że to jest trójkąt równoramienny, ponieważ te dwa kąty są równe. A więc wiemy też, że ten bok ma długość 5 pierwiastek z 2. Jeśli nie jesteście pewni, sprawdźcie to. Stwierdzenia Pitagorasa wiemy, że 5 pierwiastek z 2 do kwadratu plus 5 pierwiastek z 2 do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu. Nasza przeciwprostokątna ma długość 10, zatem równa się 100. To jest 25 razy 2. A więc to jest 50 plus 25 razy 2 to 50, a tutaj ma być 100. To równa się 100 i wiemy, oczywiście, że to jest prawda. Więc mieliśmy rację i udowodniliśmy to za pomocą twierdzenia Pitagorasa. W zasadzie w ogóle doszliśmy do tego wzoru w ten sposób. Jeśli zapomnieliście, w jaki sposób wyprowadziliśmy ten wzór, zachęcam, abyście wrócili do odpowiedniej prezentacji. Teraz chciałbym wprowadzić inny rodzaj trójkąta. Zrobię to w ten sam sposób na podstawie zadania, które rozwiążemy posługując się twierdzeniem Pitagorasa. To jest kolejny rodzaj trójkąta. Trójkąt o kątach 30, 60, 90 stopni. Trójkąt o kątach 30, 60, 90 stopni. Jeśli nie zdążę tutaj, dokończę ten temat na kolejnej prezentacji. Powiedzmy, że mamy trójkąt prostokątny. No, może nie jest on najpiękniejszy, ale będzie musiał nam wystarczyć. To jest kąt prosty, i gdybym powiedział Wam, że to jest kąt 30 stopni, wiemy, że kąty w trójkątach sumują się do 180, zatem to jest 30, to jest 90 i powiedzmy, że to jest x. x plus 30 plus 90 równa się 180, bo kąty w trójkątach sumują się do 180. Wiemy więc, że x równa się 60, tak? Ten kąt ma 60 stopni. Dlatego ten trójkąt nazywamy trójkątem o kątach 30, 60, 90 stopni, gdyż takie właśnie ma kąty. Jeśli powiedziałbym wam, że przeciwprostokątna, powiedzmy, że przeciwprostokątna tego trójkąta, zamiast nazywać ją c, jak zawsze nazwijmy ją h. Chcę teraz wyliczyć pozostałe boki. Jak to zrobić? Możemy to zrobić stosując twierdzenie Pitagorasa. Zastosuję tu małą sztuczkę. Narysuję dokładną kopię tego trójkąta ale obrócę go na drugą stronę. To jest ten sam trójkąt, tylko skierowany w drugą stronę, tak? To jest kąt 90 stopni i wiemy, że te dwa kąty się dopełniają. Jeśli zapomnieliście, że dwa kąty położone na tej samej prostej sumują się do 180 stopni, proponuję, żebyście przypomnieli sobie prezentację na ten temat. Zatem to jest kąt 90 stopni i to również jest kąt 90 stopni. Widać na pierwszy rzut oka, że ma to sens. Jako, że tylko odwróciliśmy ten trójkąt, to jest on dokładnie takim samym trójkątem jak ten tutaj, tyle tylko, że jest skierowany w drugą stronę. Wiemy także, że ten kąt ma 30 stopni i wiemy, że ten kąt ma także 60 stopni, zgadza się? Jeżeli ten kąt ma 30 stopni i ten kąt ma 30 stopni, to wiemy, że ten większy kąt ma 60 stopni, tak? Jeżeli ten kąt ma 60 stopni, ten kąt na górze ma 60 stopni i ten kąt po prawej stronie ma 60 stopni. To na podstawie twierdzenia, którego nauczyliśmy się omawiając trójkąty o kątach 45-45-90 stopni. Wiemy, że jeśli te dwa kąty są równe, to boki, które nie są dla nich wspólne, muszą mieć tę samą długość. Więc które boki nie są wspólne dla tych kątów? To ten bok i ten bok. Ten bok to h, więc ten bok to także h, tak? Ale ten kąt ma też 60 stopni. Jeśli popatrzymy na to 60 stopni i na to 60 stopni, to wiemy, że boki, które nie są wspólne dla tych kątów, także są równe. Wspólnym bokiem jest ten bok, więc bokami, które nie są dla nich wspólne, jest ten bok i ten bok. A więc jeśli ten bok to H, to ten bok to także H. Wychodzi na to, że jeśli mamy 60 stopni, 60 stopni i 60 stopni, to wszystkie boki mają tę samą długość, a zatem jest to trójkąt równoboczny. Warto to mieć na uwadze. I to ma także sens, bo trójkąt równoboczny jest symetryczny bez względu na to, z której strony się na niego spojrzy. Ma sens także to, że wszystkie kąty są równe i że wszystkie boki mają taką samą długość. Na samym początku tego zadania mieliśmy tylko połowę tego trójkąta, tego równobocznego trójkąta. Zatem wiemy, że cały ten bok ma długość H, ale jeżeli cały ten bok ma długość H, to ten bok, podstawa naszego trójkąta wyjściowego, wezmę lepiej inny kolor, to będzie połowa tego boku, tak? To jest H drugich i to także jest H drugich. O tutaj, H drugich. A więc, jeśli wrócimy do naszego trójkąta wyjściowego, powiedzieliśmy sobie, że to jest kąt 30 stopni, a to jest przeciwprostokątna, ponieważ leży naprzeciwko kąta prostego. Wiemy, że bok naprzeciwko kąta 30 stopni jest o połowę krótszy od przeciwprostokątnej. Dla przypomnienia, jak to robimy. Powieliliśmy trójkąt, przekształciliśmy go w trójkąt równoboczny, Doszliśmy do tego, że cały ten bok musi być równy przeciwprostokątnej, a to jest połowa tego boku, zatem połowa przeciwprostokątnej. Zapamiętajmy, że bok naprzeciwko kąta 30 stopni jest połową przeciwprostokątnej. Narysuję to jeszcze raz na czystej stronie, bo zaczyna się to robić nieczytelne. A więc wracając do naszego trójkąta wyjściowego. To jest kąt prosty. To jest przeciwprostokątna ten bok tutaj. Jeżeli to jest kąt 30 stopni, to jak przed chwilą udowodniliśmy, bok naprzeciwko kąta 30 stopni równa się połowie przeciwprostokątnej. Jeżeli to równa się połowie przeciwprostokątnej, to czemu równa się ten bok? W tym momencie znowu możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa. Wiemy, że ten bok do kwadratu plus ten bok do kwadratu, nazwijmy ten bok a, jest równy h do kwadratu. Mamy więc 1, druga h kwadrat plus a kwadrat równa się h kwadrat. A to równa się h kwadrat czwartych plus a kwadrat równa się h kwadrat. Odejmiemy h kwadrat po obu stronach. a kwadrat równa się h kwadrat minus h kwadrat czwartych, a to równa się h kwadrat razy 1 minus 1 czwarta. To równa się 3 czwarte h kwadrat. To równa się a kwadrat. Kończy mi się miejsce, więc przeniosę się tutaj na górę. Wyciągnijmy pierwiastek z obu stron i otrzymamy a równe pierwiastek z 3 czwarte to to samo co pierwiastek z 3 przez 2, a pierwiastek z h kwadrat to po prostu h. A więc a równa się pierwiastek z 3 przez 2 razy h. I w ten sposób wyprowadziliśmy wartości wszystkich boków odpowiadających do przeciwprostokątnej w trójkącie o kątach 30, 60, 90 stopni. To jest bok naprzeciw kąta 60 stopni, więc jeśli znamy długość przeciwprostokątnej i wiemy, że jest to trójkąt o kątach 30, 60, 90 stopni, wiemy, że bok naprzeciwko kąta 30 stopni stanowi połowę długości przeciwprostokątnej. Wiemy, że bok naprzeciwko kąta 60 stopni ma długość pierwiastek z 3 przez 2 razy przeciwprostokątna. W kolejnym module pokażę Wam, jak wykorzystać te informacje, których możecie, ale nie musicie nauczyć się na pamięć, choć pewnie lepiej je zapamiętać i utrwalać, gdyż dzięki temu będziecie szybciej rozwiązywać zadania egzaminacyjne. A więc pokażę Wam, jak wykorzystać te informacje, żeby bardzo szybko obliczyć długości boków w trójkątach o kątach 30, 60, 90 stopni. Do zobaczenia w kolejnej prezentacji.